Dzień dobry, Katarzyna Karaśkiewicz. W dzisiejszym wydaniu informacji zapraszamy na dożynki województwa mazowieckiego i powiatu płockiego. Mówimy o remontach w płockich szkołach, przyglądamy się sytuacji polskich rolników, mówimy o przewozach pomiędzy gminami, a na koniec zapraszamy na ostatni festiwal tego lata. Świetna muzyka, dużo gwiazd i pyszne potrawy oraz wspaniały klimat. Takie będą tegoroczne dożynki, które we wrześniu zaplanował powiat płocki oraz Urząd Marszałkowski. W okolicach Płocka zobaczymy zespoły ludowe, a na scenie wystąpi Enej i Sławomir. Enej, Sławomir i ludowe zespoły z całego Mazowsza to największe gwiazdy dożynek województwa mazowieckiego, które odbędą się 16 września w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Poza muzyką największymi i najważniejszymi punktami tegorocznych obchodów będą korowód z wieńcami dożynkowymi, uroczysta msza święta oraz ceremoniał dzielenia się dożynkowym chlebem. To święto wszystkich rolników, które mogą jednak przeżywać całe rodziny. No przy tym to miejsce jest fantastyczne, dlatego że Muzeum Wsi Mazowieckiej to przykład takiego muzeum, które żyje. Tam są i ekspozycje, i budownictwo stare, zabytkowe, wiejskie, ale też możliwość pokazania określonych obrzędów. Będą też wystawy związane ze sprzętem rolniczym, ale też stałe ekspozycje związane z kulturą, sztuką ludową, z rzeźbą, piękny stary kościół z Dążewa. Także miejsce jest fantastyczne. I no, będzie ono żyło, tak? Oprócz tej części duchowej, czyli mszy świętej, będą występy zespołów ludowych z tego Mazowsza, będą pokazy różnej, zwłaszcza pokazy żniw, no i kuchnia regionalna, kuchnia tradycyjna, no a wreszcie zespoły muzyczne, takie, które mają raczej wymiar rozrywkowy, jak Enej i Sławomir. Do odwiedzenia sierpeckiego skansenu zaprasza także gospodarz obiektu. Jak zapewnił w rozmowie z nami, to szczególne wydarzenie, w którym warto uczestniczyć. Więc do uczestnictwa w różnych zajęciach, także myślę, że oprawa będzie wysoka, bo rzeczywiście i będzie oprawa muzyczna i do całej ceremonii mszy i do wszystkich tych uroczystości, występy zespołów regionalnych, występy różnych grup, którzy będą uczestniczyli w tych wydarzeniach rekonstrukcyjnych, także ta wieś będzie żyła, kolorowa. Dożynki województwa mazowieckiego i diecezji płockiej odbędą się 16 września. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 10. Koncerty Sławomira i zespołu Enej zaplanowano na 20 i 21.30. Wstęp jest wolny. Kilka dni wcześniej, bo już w najbliższą niedzielę 2 września, zaplanowano dożynki powiatowe. Tradycyjnie co roku odbywają się one w innej miejscowości. Po raz pierwszy na terenie gminy i miasta Gombin tak wspaniałe święto, w którym wspólnie podziękujemy Panu Bogu za plony, pomodlimy się o błogosławieństwo na ten kolejny rok, ale również też i będzie to okazja do tego, żeby podziękować tym, którzy właśnie największy trud na tej roli ponoszą, czyli samym rolnikom. Chcemy i w sposób taki wymierny, poprzez odpowiednie odznaczenia, ale i też poprzez właśnie tą dobrą zabawę, wspólnie spędzić ten czas trudny, bo wiele mieliśmy sytuacji takich, gdzie nie było różowo w tym roku w rolnictwie. Niemniej jednak dobrego początki, więc mam nadzieję, że chociażby właśnie to święto będzie takim momentem, w którym będziemy mogli odreagować, ale też i zintegrować się, wspólnie spędzić ten wspaniały czas. Będą występy artystyczne, stoiska z pysznym regionalnym jedzeniem, konkursy oraz pokaz laserowy. Gwiazdą wieczoru będzie zaś Państwowy Zespół Pieśni i Tańca Mazowsze. Wakacje właśnie się kończą. Uczniowie wracają do szkół, które, no właśnie, czy są gotowe na ich przyjęcie? Jak przekonuje Urząd Miasta, jak najbardziej. Nowe pracownie do fizyki i do chemii oraz klasopracownie dla najmłodszych są już gotowe na rozpoczęcie roku szkolnego.
To były pracowite wakacje. W wielu placówkach w Płocku, w tym w Szkole Podstawowej nr 23, przeprowadzono wakacyjne remonty. Dzięki nim powstały klasy dla najmłodszych uczniów i pracownie dla starszych. Płockie podstawówki są już teraz gotowe do przyjęcia uczniów. Także te, które dostosowano do użytku po likwidacji gimnazjów. Jednak to nie wszystkie inwestycje, które są realizowane. Część z nich cały czas trwa. Największe inwestycje oczywiście, które są dzisiaj realizowane w placówkach oświatowych, to przede wszystkim w Zespole Szkół Technicznych przy ulicy Kińskiego. Tam jest w tej chwili popularne 7000, jest remont, trzeci etap remontu internatu, ta część żywieniowa jest remontowana, ale jest to w trakcie, zakończy się to w przyszłym roku w maju. Również w trakcie jest duży remont Miejskiego Przedszkola nr 6, to jest niedaleko tutaj akurat Szkoły Podstawowej nr 23. Ten budynek Miejskiego Przedszkola jest remontowany. Remont również zakończy się w połowie przyszłego roku, tak żeby po wakacjach dzieci mogły wrócić do swojego przedszkola. I duży remont to także dostosowanie Szkoły Podstawowej nr 17, dawnego gimnazjum nr 4. Tam ponad 1 100 000 jest na dostosowanie tego jednego budynku. Ten remont również jest w trakcie, w części on będzie jeszcze do listopada się toczył. Przystosowanie gimnazjów do potrzeb szkół podstawowych to inwestycje, które finansowane były z budżetu miasta i subwencji oświatowej. Przykład takich działań miał miejsce właśnie w Szkole Podstawowej nr 23. Sukcesywnie rzeczywiście zmieniamy oblicze szkoły. I tutaj bardzo, bardzo się cieszę, że panowie prezydenci widzą te potrzeby naszej szkoły. Już w zasadzie większość segmentów, bo szkoła dzieli się na segmenty, wygląda bardzo przyzwoicie. Jeszcze czekają nas inne remonty, ale to już na następny rok. Myślę, że żadna szkoła nie wytrzymałaby kompleksowych remontów całościowych, tak, w całym budynku. Natomiast to, co zostało już zrobione, myślę, jest no, takim dziełem, które przyciąga uczniów do nas. Rodzice widzą te zmiany, rodzice też postrzegają szkołę coraz pozytywniej, tak? Chociażby ze względu na właśnie budynek, no bo zawsze porównują rodzice infrastrukturę, to jak wygląda szkoła z innymi szkołami, które tutaj na Podolszycach też w tej chwili funkcjonują. W ramach robót na terenie płockich szkół wyremontowano także sale w szkołach podstawowych na terenie Płocka, w tym SP2, SP3, SP8 czy SP14. W lipcu zakończyła się także rozbudowa placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 10, który realizowany był w ramach budżetu obywatelskiego Płocka. Sytuacji w polskim rolnictwie dotyczyła konferencja prasowa Polskiego Stronnictwa Ludowego, którą zorganizowano w sierpniu w podpłockiej Soczewce. Wnioski? Według PSL potrzebne są konkretne działania. Sytuacja w polskim rolnictwie jest bowiem fatalna. Sytuacja w polskim rolnictwie jest dramatyczna, powiedział poseł na Sejm RP Piotr Zgorzelski podczas konferencji prasowej Polskiego Stronnictwa Ludowego. Właśnie dlatego ugrupowanie przygotowało propozycję, która wkrótce trafi na ręce premiera RP. To 3 postulaty, których realizacja zdaniem Zgorzelskiego poprawi stan polskiego rolnictwa. Polskie Stronnictwo Ludowe apeluje do pana premiera, aby nareszcie zaczął podejmować decyzje korzystne dla polskiego rolnictwa, bowiem sytuacja jest nadzwyczajna i wymaga nadzwyczajnych rozwiązań. Protokoły komisji, które szacowały straty, już samorządy zakończyły i zwracamy się do pana premiera, aby nie zrzucał winy na wójtów, burmistrzów, szczególnie tych z PSL-u, bo im to najprzyjemniej przez gardło przychodzi, i wykonał to, co do władzy centralnej należy, czyli po prostu zaczął wypłacać ludziom pieniądze, bo dzisiaj rolnik nie wie, czy zbierać pieniądze na 3. i 4. ratę podatku, czy siać oziminę. Receptą na tę sytuację mają być propozycje zmian. Te mają pozytywnie wpłynąć na życie rolników, którzy także przez suszę, która dotknęła gospodarstwa w tym roku, notują duże straty. Propozycje te w postaci projektów ustaw znajdują się już w parlamencie. 3 konkretne propozycje. Pierwsza dotycząca suszy, aby ustawowo
znieść podatek trzeciej i czwartej raty podatku rolnego, tak żeby rolnicy mieli pieniądze na odtworzenie swoich zubożałych poprzez suszę dochodów. Drugi dotyczy wprowadzenia ulg w zakresie bioasekuracji tych gospodarstw rolnych, które zdecydują się na wprowadzenie pełnej bioasekuracji, ale także rekompensat dla tych rolników, którzy w wyniku działania ASF-u będą musieli likwidować swoje stada. I trzecie, żeby walczyć skutecznie z cenami, które są bardzo niskie, proponujemy stworzyć fundusz stabilizacji dochodów rolniczych i to także nie jest charakter publicystyczny, propozycja o charakterze publicystycznym, tylko ustawowym, bo te wszystkie trzy projekty, czy pod tymi wszystkimi trzema propozycjami mamy konkretne projekty ustaw, które znajdują się w parlamencie. Politycy PSL-u zapewniają, że o słuszności tych rozwiązań będą przekonywać z wysokości mównicy sejmowej. Kontynuujemy temat lokalnych połączeń autobusowych. Zarząd Powiatu Płockiego, jak i całe Mazowsze, wciąż szuka rozwiązania patowej sytuacji. Od 1 września kursy popularnych PKS-ów przestaną funkcjonować. Czy znajdzie się rozwiązanie tego problemu, który dotknie przede wszystkim pasażerów mniejszych miejscowości? 31 sierpnia odjedzie ostatni autobus o lokalnym połączeniu spółki Mobilis. To zmiana, która wynika z nierentowności. Problem mają jednak mieszkańcy województwa mazowieckiego, którzy do tej pory korzystali z usług tych autokarów. Na Mazowszu zaczyna tworzyć się komunikacyjna pustynia. Problem ten dostrzegają zarówno samorządowcy z województwa mazowieckiego, jak też powiatu płockiego. Czy jest rozwiązanie tej sytuacji? Naprzeciw potrzebie wychodzi starostwo powiatowe. Staraliśmy się zastąpić wszystkie te zlikwidowane połączenia, które były połączeniami między gminą, daną gminą, szczególnie tymi najbardziej oddalonymi, czyli z granic powiatu, do siedziby powiatu, jakim jest miasto Płock. I udało nam się zastąpić te połączenia, te linie, najbardziej taką gminą, która ucierpiałaby na stracie w postaci rezygnacji z działalności spółki Mobilis, to była gmina Bulkowo. I tutaj udało się dość sporo tych kursów zaproponować dla mieszkańców, więc wszystkie te deficytowe problemy, jakie mieliśmy, zostały na dzisiaj, no bynajmniej tutaj formalnie, zabezpieczone. Test przejdziemy od 3 września i zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało, czy ten system w swych założeniach jest dobrze zorganizowany. Bardzo będziemy wdzięczni i czekamy wręcz na to, żeby otrzymać informację zwrotną, jak to funkcjonuje, co jeszcze trzeba polepszyć. Może coś zostało nie przeanalizowane do końca, tak jak życzą sobie tego mieszkańcy, więc oczywiście pozostajemy do tej ich dyspozycji i czekamy, liczymy na tą wiedzę. Mam nadzieję, że chociaż w jakiejś tam znaczącej części sprostaliśmy ich oczekiwaniom. Starostwo podjęło współpracę z prywatnym przewoźnikiem, który realizować ma kursy, jakie świadczyła spółka Mobilis. To rozwiązanie problemu połączeń między większymi gminami, a co z mieszkańcami mniejszych miejscowości? Połączenie między miejscowościami tymi mniejszymi należy w gestii burmistrzów bądź wójtów w gminach. Są to przewozy gminne, nie wykraczające poza granice jednej gminy. Natomiast przewozy powiatowe są to przewozy, które wykraczają poza granice dwóch gmin i nie wykraczają poza granice powiatu płockiego. A zatem to na wójtach, burmistrzach jako organizatorach publicznego transportu spoczywa obowiązek dowiezienia mieszkańców do miejscowości, w których znajduje się siedziba gminy. Natomiast pan starosta jako organizator również publicznego transportu zbiorowego jest zobowiązany do przewiezienia mieszkańców do miejscowości, w której znajduje się siedziba powiatu, w naszym przypadku do miasta Płocka. Nowe rozwiązanie zacznie funkcjonować od 3 września. A na koniec zapraszamy na plażę. Już w najbliższą sobotę w Płocku odbędzie się Summer Fall Festival. Będzie to rokowe pożegnanie lata. Po rocznej przerwie powraca Summer Fall Festival. To ostatni z serii letnich festiwali, którego organizatorem jest Urząd Miasta Płocka i Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki. Tradycyjnie już będzie się działo. Od godziny 15.30 do 1.00 w nocy na scenie wystąpi wiele gwiazd, w tym Dog Eat Dog, Farben Lerek, Krzysztof Zalewski czy Nocny Kochanek. Jak zapowiadają organizatorzy, ma to być iście rokowe pożegnanie wakacji, za którymi już teraz wszyscy tęsknimy. Wstęp na imprezę jest całkowicie wolny. Do zobaczenia na miejscu.
Serdecznie dziękujemy i zapraszamy na kolejny serwis informacyjny.